Witajcie. Kolejna mała porcja informacji, które łączą wszelką naukę podstaw programowania. Dzisiaj terminy zmienne i stałe oraz kilka tematów pobocznych. Zapraszam. W ostatnim odcinku omówiliśmy sobie literały, które, jak wiecie, są w pewnym uproszczeniu taką porcją informacji, którą rozumie komputer. Same literały to jednak, jak wiemy, za mały mechanizm, by cokolwiek sensownego stworzyć. Gdybyśmy tak chcieli spojrzeć na program trochę abstrakcyjnie, jakby z zewnątrz, tak bardzo, bardzo ogólnie to, jak można by nazwać program. Otóż jest to takie działanie, oczywiście w komputerze, które przyjmuje jakieś informacje na początku, następnie przetwarza je, obrabia i zwraca jakieś wyniki. No, chociażby o grze komputerowej możemy w ten sposób pomyśleć. Na początku program. Czerpie jakieś informacje o graczu, ładuje jakieś mapy, ładuje coś tam z jakichś plików, z informacjami nieważne. Następnie coś się dzieje z tym wszystkim, co zostało załadowane. No powiedzmy, chodzimy, ruszamy się, podnosimy jakieś przedmioty i efektem tych działań są jakieś wyniki. Coś się w konsekwencji dzieje. Te wyniki są w jakiś sposób wizualizowane w przypadku gry, chociażby na monitorze, widzimy skutki tych działań, ale też. Kiedy na przykład wychodzimy z gry, możemy zapisać ten stan, który się zadział. Powiedzmy, jakiegoś tak zwanego save'a sobie robimy, który zapamiętuje, co tu się wszystko gdzieś zadziało. Więc wynikiem działania programu będzie jakiś wynik. I tak ogólnie możemy powiedzieć, że program coś pobiera, jakieś dane wejściowe. Następnie coś z nimi robi w trakcie, gdy działa, a potem może zwracać jakieś wyniki i w trakcie, ale i na sam koniec. Moglibyśmy na to wszystko mniej więcej spojrzeć tak. Jakieś dane są wstrzyknięte do naszego działającego programu. Tutaj niech to będzie to kółko. W tym kółku widzimy, że te dane są obrabiane. Tam się kręcą, przewracają, obracają. Są raz małe, raz duże. A potem mamy jakiś wynik działania programu. Może to być wynik na sam koniec, albo taki wynik nieustannie odczytywany. No ale właśnie, co to znaczy nieustannie odczytywany? Musi gdzieś być jakaś przestrzeń. W którą tak naprawdę te dane wkładam, bo i sam program musi gdzieś rezydować. Wykonuje go procesor, ale on rezyduje właśnie w pamięci ram. Zatem uruchomienie programu to tak naprawdę włożenie czegoś do pamięci ram to coś można pobrać z dysku twardego, gdzie taki program sobie tam leży. Te dane później do programu również, kiedy wprowadzam, będą rezydować w pamięci ram, a procesor właśnie obrabia tym wszystkim i wyniki swojego działania. Też umieszcza w pamięci ram. Zatem, tak naprawdę, to wszystko dzieje się w pamięci komputera, i teraz jest taka kluczowa, nowa rzecz, bo te literały, o których mówiliśmy, one w zasadzie są dla maszyny zrozumiałe, ale można by powiedzieć, że w zasadzie nigdzie nie rezydują, czyli komputer je rozumie, ale nie są na stałe w tej pamięci, nie da się ich przetwarzać. 17 to 17, literka A to literka A, nic z tym nie da się zrobić. Zatem my potrzebujemy jakiegoś innego mechanizmu, na przykład takiego, że ja wkładam sobie jakieś coś do środka mojego programu. Oczywiście tak naprawdę będzie to w pamięci RAM, czyli to coś w programie, ono gdzieś będzie tutaj w tym RAMie. I na przykład to coś będzie piątką, więc jest to literał, ale już taki jakby w innym mechanizmie, taki opakowany. To coś będziemy nazywali zmienną. Czyli ja wprowadzam sobie do programu zmienną. I teraz dlaczego zmienna? Dlaczego wprowadzam to w ten sposób? Ja taką zmienną będę mógł sobie nazwać, na przykład x. I teraz ten x dla programu to będzie piątka, ale dla mnie to będzie takie opakowanie. Właśnie. Coś, za co ja mogę złapać, chwycić, co mogę do RAMu wprowadzić i czego wartość mogę z RAMu pobrać i odczytać. Czyli ta zmienna będzie tutaj x w programie, czyli tak naprawdę będzie rezydować w RAMie. I mój program może coś z tym xem robić. Może go dodawać do jakiejś innej zmiennej, do jakiejś y, może go zmniejszać, powiększać. Powiedzmy, że mój program ten x powiększył 1 plus 1. To wtedy co się tam stanie. No tam już nie będzie piątki, tylko będzie szóstka, ale ponieważ ten mój X jest gdzieś w pamięci, to mój program może mi pozwolić odczytać, mówiąc tak bardzo potocznie, mogę sobie pobrać wartość, która tam się ukrywa. Ta sama wartość, to będą jakieś literały albo zbiory literałów, ale pojęcie zmienna jest szersze, bo właśnie zmienna to jest coś, co pozwala mi takie wartości zapamiętywać na czas działania programu. Mogę to też później zapisać i przy ponownym uruchomieniu programu pobrać te wartości. Powiedzmy, że x reprezentował level mojej postaci. No to jak zaczynam grę, to level był jeden, ale gdzieś tam w trakcie wykonuję jakieś działania, coś wykonałem, co sprawia, że x wzrośnie o jeden na level drugi. Po wyjściu z gry mogę zapisać ten level. Kiedy będę znów ładował program, to pobiorę sobie ten x, ale on już będzie dwójką. Oczywiście, nazwę będę mógł sobie ustawić sam. I to jest właśnie pierwsza taka rzecz, którą dzisiaj omawiamy: że oprócz tych literałów mamy zmienne. Przyjrzyjmy się im jeszcze raz, a troszeczkę jakby z innej strony. Zatem, kiedy mój program działa, to w ramach działania tego programu będę mógł tworzyć przeróżne zmienne, nazywać je sobie jak chcę i przypisywać im wartości, jakie mi się tylko podobają. Tutaj mówimy o takich najprostszych wartościach, literałach, typu liczba, napis i tak dalej, ale w przyszłości zobaczycie, że mogą to być zdecydowanie bardziej złożone obiekty, które gdzieś tam i tak w ostateczności rozkładają się na najprostsze informacje, ale stanowią pewne uporządkowane, bardziej struktury. Niemniej, zmienna Pozwala mi właśnie poprzypisywać do jakichś takich nazw, te nazwy określamy sobie sami, konkretne wartości i w trakcie programu manipulować tymi zmiennymi, sprawdzać ich wartość, określać na podstawie tych wartości jakieś działania, zmieniać te wartości, porównywać te wartości, kontrolować, monitorować, co tylko tam nam się chce. Ważna rzecz, w zależności od języka. Takie zmienne mogą być... Narzuconego typu, czyli będziemy musieli w języku programowania, jeżeli jest to tak zwany język typowany, czyli właśnie nie możemy utworzyć zmienne, jeśli najpierw jawnie nie powiemy komputerowi, jakiego typu będzie to zmienna, że na przykład x będzie przechowywał liczby całkowite i tylko liczby całkowite. Ale są też takie języki, gdzie nie muszę typować niczego z góry, po prostu mogę nagle utworzyć sobie jakąś zmienną. Dla przykładu, w takim języku C, żeby coś wprowadzić, czyli utworzyć taką zmienną, która będzie mi przechowywać jakąś wartość, muszę najpierw powiedzieć na przykład, że będę chciał, aby zmienna x była typu całkowitego i dopiero później niech x stanie się na przykład liczbą 10. Ale już w innym języku, no chociażby w języku takim interpretowalnym PHP, po prostu mogę sobie nagle wpisać coś takiego, że zmienna x równa się 10 i nie musi to być narzucony jakiś na początku typ jednoznaczny. Komputer z kontekstu popatrzy a, tu ma literał 10, czyli prawdopodobnie zmienna X, ten dolar nie jest przypadkowy, akurat tak się w PHP zmienne zaczynają. Czyli tutaj z kontekstu wynika, że to ma być liczba całkowita. Ale gdybym na przykład, w takim PHP napisał nagle, że x równa się i tutaj jakiś napis, to tu już nie jest liczba, to okaże się, że nie ma tu błędu, ale tak jest w tym języku. W innym języku może być już to błąd, ponieważ tam jest jakiś typ narzucony na początku, na przykład całkowity, niemniej. Czy to jest typ narzucony? Czy jest pewna swoboda, która wymaga większej kontroli tego wszystkiego? Bez znaczenia, jaki to jest język. Pojęcie zmiennej i tu i tu jest takie same. Mamy też tak, przy okazji, pojęcie stałej. Stała to taka zmienna, której wartości nie można zmienić. To może nie jest jakaś bardzo fachowa definicja, ale ona oddaje to, o co tu chodzi. Czyli jeśli na przykład stworzymy sobie stałą, która ma jakąś wartość na początku zainicjowaną, to już do końca działania programu tej wartości zmienić nie mogę. Będę mógł powoływać się na tą wartość. Czyli na przykład, jeśli do zmiennej X jakieś przypisze niezmienną wartość 100, czy nie te x stałe. W zależności od języka będą to różne sposoby tworzenia stałej, zatem ja tutaj nie przywołuję już żadnego, to nie jest istotne, bardziej chodzi o pojęcie. To do końca programu już ten x będzie musiał być setką, a zmienna, jak sama nazwa sugeruje, przechowuje takie wartości, które mogą być w tej zmiennej zmieniane, modyfikowane, pobierane, czytane, nadpisywane itd. 2. Bardzo po, poważne i istotne pojęcia, kiedy zaczynamy naukę. Właśnie to zmienna, ewentualnie stała i pamięć ram, żeby rozumieć, że to wszystko jest włożone do tej pamięci, kiedy tworzymy sobie takie zmienne. Powołujemy je do życia, tak po prostu. Podsumujmy więc zmienną. Dla wszystkich języków będzie to wspólna treść. Każda zmienna będzie miała swoją nazwę. Może to być x. Ale najlepiej nazywać zmienne tak, by się kojarzyły, by jakoś wyjaśniały, czym one są i do czego służą. Chociaż na początku, kiedy się tylko uczymy pewnych mechanizmów działań, deklarowania zmiennych, tworzenia, przypisywania, taki XY ABC to najłatwiej. Każda zmienna będzie też miała swój jakiś typ. Niezależnie od tego, czy program, język, którego, którego się uczymy, będzie wymagał od razu zadeklarowania tego typu i trzymania się go do końca, czy też będzie to typ taki płynny, gdzieś tam wyczytywany z kontekstu, w zależności co ja tam wpiszę, nie ma to znaczenia. Typ będzie tutaj na pewno związany ze zmienną. Na początku zobaczycie, że te typy to będą właśnie takie proste: tam liczba całkowita, jakaś zmiennoprzecinkowa, jakiś tam napis. Ale z czasem mogą to być takie typy bardziej złożone, gdzie w skład takiego typu wchodzi wiele informacji, czy chociażby obiekty, już takie w pełni zarządzalne struktury, ale to w przyszłości o tym opowiem. Ze zmienną będzie się też wiązała jej wartość, po prostu, czyli to, co pod tą zmienną nazwaną się kryje na przykład jakaś wartość 5, ale to mogą być też inne rzeczy, bardziej złożone, właśnie. Związane z tym złożonym typem. I teraz jeszcze jedna rzecz, o której wcześniej nie wspomniałem adres. Adres to takie ogólne pojęcie, ale związane ściśle z pamięcią ram, no bo skoro powiedziałem, że ta zmienna ląduje gdzieś w pamięci ram, no to dobrze by było wiedzieć gdzie. I niektóre programy pozwalają z tym adresem zrobić coś więcej, inne mniej, jedno jest pewne: wszystkie zmienne są gdzieś w pamięci ram. Konkretnie w jakichś tam komórkach siedzą, zaczynają się. Są zakodowane zerami jedynkami w konkretnym miejscu, jednoznacznym, niepowtarzalnym. Mówimy ogólnie, że mają swój adres te zmienne. Czyli jakbym podszedł, poszedł sobie po ten adres, gdzieś tam w pamięci RAM przetuptał, stanął w tym miejscu, to zobaczyłbym tam ciąg zer jedynek. I jakbym sobie te zera, jedynki tak przeliczył, sprawdził według odpowiedniego klucza, to by się okazało, że tam przechowywana jest ta wartość w pewnym uproszczeniu, ale tak dokładnie jest. Zatem ze zmienną cztery hasła. Nazwa zmiennej, typ zmiennej, wartość przechowywana przez zmienną i adres, gdzie ta wartość jest przechowywana. A człowiek ma dostęp właśnie do tego wszystkiego przez tę nazwę x. Dla nas jest ten x, bo maszynie to pewnie by same zera jedynki starczyły, ale dla nas tak nie do końca. Pamiętajcie, ma na matematyce też wykorzystujemy taki mechanizm. Jak mamy jakąś funkcję na matematyce, o chociażby taką f od x, i później jest jakiś wzór, na przykład x plus 1, to w pewnym sensie jest jakiś program. Dostaje na wejście x. Ten x to jest abstrakcja, nie? Tam to wiemy, że to może być jakaś dowolna liczba rzeczywista. A potem coś się dzieje, coś przetwarzamy tutaj. Do x dodajemy 1, coś tego i w efekcie mamy jakiś nowy wynik. Te funkcje na matematyce, które znacie, to w pewnym sensie takie programy. Coś wchodzi, coś się dzieje, coś wychodzi, a pod zmienną x kryje się jakaś treść. Jeszcze nie wiem jaka. Tym bardziej, że ona może być zmienna, różna, ale coś tam włożymy, no to to jest właśnie jakby zmienna w programowaniu. Matematyka i informatyka mają pewną wspólną podstawę myślową. No, logikę chociażby. To jeśli chodzi o zmienną. Jeszcze parę rzeczy wam dopowiem. Poznając dowolny język programowania, bardzo szybko natraficie też na termin tablicy. Tablica to taki bardzo podstawowy termin. Ona ma swoje pewne, Mutacje, nie każda mutacja jest w każdym języku, więc ja tu powiem o samej tablicy. Tablica to też jest zmienna, ale taka charakterystyczna. Na przykład, gdybym sobie stworzył tablicę i nazwał ją X, to jest moja zmienna, to w takich tablicach mogę sobie przechowywać nie jeden literał, ale jakiś cały zbiór literałów. One są nawet ponumerowane jednoznacznie, mówi się o tym indeksy, że każdy jakiś przechowywany literał będzie miał jakiś konkretny numer, że numer 0, numer 1, numer 2, a tam siedzą pod tymi numerami przypisane wartości. Mogą być to wartości niekoniecznie posortowane, tu widzimy jakiś tam chaos, to nie muszą być też liczby, w takiej tablicy mogą być przechowywane, nie wiem, napisy na przykład, tak? 50 napisów w jednej zmiennej. Wtedy bym sobie mógł przywołać, że weź na przykład drugi element, przy czym drugi to jest trzeci w wielu językach, bo numerowane są od zera, ale powiedzmy, weź sobie element Ponumerowany jako dwójkę i pobierz go. I wtedy taki drugi czy trzeci w kolejności element zmienny x to byłaby siódemka. Ogólnie termin tablica to taki po prostu termin, który mówi, że będziemy mieli jakieś zbiory. Nie jedną wartość zmiennej przechowywaną, ale cały zbiór. Te zbiory są przeróżne. Mogą być na przykład tablice asocjacyjne, gdzie niekoniecznie liczby numerują wartości. Mogą to być jakieś słowa kluczowe. Na przykład słowem kluczowym może być imię, dosłownie napis imię, a wartością Leopold. Drugim słowem kluczowym może być na przykład nazwisko, a wartością jakiś tam Kowalski. Zatem ogólnie pojęcie tablicy bardzo szybko wkroczy, kiedy uczymy się języka programowania dowolnego, ponieważ będzie to forma zbioru. Mamy też jeszcze bardziej złożone zmienne. Często będą takie zmienne, które są pewną strukturą, mogą to być nawet obiekty klas o tym opowiem w przyszłości, ale ogólnie możemy o tym pomyśleć, że jest to coś takiego, że pod jedną zmienną kryją się jakby takie podzmienne. To nie jest termin do końca fachowy, ale pozwala to skojarzyć, że pod jedną zmienną ukrywam wiele Pól, które z tą jedną zmienną są związane, ale same z siebie mogą mieć przeróżne wartości. Mogą tam być liczby, napisy, a nawet takie pola, podpola o zupełnie bardziej również złożonych typach, czyli gdzieś tu mogła być jakieś takie powiązane z zmienną x podpole, taka cecha D, która też byłaby złożonym jakimś typem, taką podzmienną, zaznaczam to tak, Abyśmy zrozumieli, że to jest jakby w ramach tego X, nie ma terminu podzmiennej. Ale ona też może być taką złożoną konstrukcją. Zatem zmienna to jest coś, co wkładam do ramu, i to nie musi być zwykły literał. To mogą być całe skomplikowane zbiory. Z tablicą spotkacie się na pewno w każdym języku. Jest ona różnie realizowana, ale generalnie ten termin będzie obecny i będziecie mieli jego różne mutacje. Właśnie chociażby tablice asocjacyjne, czy jakieś tablice, gdzie elementy nie mogą się powtarzać, takie zbiory itd., itd. To już zależy od języka. Na koniec chciałbym wspomnieć, napomknąć wręcz tylko o wskaźnikach, takich specjalnych typach, które wiążą się z adresami zmiennych. Pamiętamy, ze zmienną wiąże się nazwa, typ, wartość, i mówiłem, że adres, czyli taka informacja, gdzie w pamięci znajduje się ta wartość tej zmiennej. I ta wartość jest typu. Jakiegoś tam określonego. Otóż istnieją takie zmienne, na przykład w C tak jest, które mogą przechowywać te adresy, czyli wartościami tych zmiennych, właśnie mówimy na nie wskaźniki, będą adresy, adresy w pamięci. W tych, pod tymi adresami tam ukryte mogą być różne informacje, różne wartości o różnych typach, ale Wskaźniki przechowują adresy, przechowują tak, jakbyśmy mieli bazę danych teleadresową. To książka z takimi informacjami o adresach zamieszkania. To można by powiedzieć, że to jest książka pełna wskaźników. O co chodzi? Na przykładzie języka C maleńkie wytłumaczenie. Powiedzmy, że x jest zwykłą zmienną, która przechowuje liczbę całkowitą 5. Ta zmienna x gdzieś się ukrywa w pamięci ram. A więc ma swój adres. W C mogę pobrać na przykład taki adres. Tutaj jest taki operator, Shift 7, który mówi: weź tę zmienną x i tu podaj mi, gdzie ona ma adres. Pobierz tę informację, gdzie ona w pamięci ram się ukrywa. I mogę sobie stworzyć specjalne typy, właśnie wskaźnikowe, które będą takie adresy przechowywać. Jak to się robi, to nie jest istotne, bo tutaj nie mamy kursu z C++, chodzi o ideę, żebyście już wiedzieli, że istnieją takie specjalne m, zmienne, które mogą przechowywać informacje o adresach, na przykład innych zmiennych adresach, gdzie inne zmienne leżą, ich wartości. To jest teoria. W praktyce często wskaźniki, wiem z doświadczenia, y, sprawiają pewną trudność y, i niby są w pewnej mechanice tym samym, co każda zmienna, ale z racji tego, że nie przechowują konkretnie piątki, czy dziesiątki, czy napisu, tylko adres w pamięci, są takie trochę dla ludzi abstrakcyjne. Ale to tylko na początku, potem staje się to bardzo łatwe. Tu chciałem o tym napomknąć na końcu, że jest też coś takiego i w niektórych językach spotkacie się z takim terminem jak wskaźnik. A już teraz zapraszam na następny odcinek. Miłej reszty dnia i co tam chcecie. Nigdy nie będę skończyć.